Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Jak obiecałem, co tydzień będę pokazywał stan moich kan. W tym momencie jest to czwarty tydzień po wybudzeniu. Czwarty tydzień i później, bo wybudzałem w różnych terminach. No zobaczcie, tak wyglądają. To już jest niezły lasek. Rosną jak na drożdżach. Ja tutaj w ogrodzie zimowym mam w słoneczny dzień temperaturę ponad 30 stopni i wilgotność oczywiście bardzo wysoką, taką w granicach tam 70-80%. No roślinom to służy. To jest Leucocasia gigantea. No zobaczcie, służy jej wybitnie ta pogoda, ta temperatura, te warunki generalnie. I jak spojrzymy w takiej szerszej perspektywie na wszystkie rośliny, no to dzieje się. Tu jak widzicie Brugmansia już pełno liści. W ubiegłym tygodniu miała szczyty troszkę zazielenione, teraz już liście rozwinęła, duże dorosłe. Znaczy może jeszcze nie takie dorosłe, no bo ma większe, ale już jest bardzo ładnie zagęszczona. Mały Mabrylasek się obudził. Również już ciśnie liście. Banany już wybudzone, ale oczywiście podlewam jeszcze bardzo skąpo. Nie chcę przelać. Teraz jest właśnie najgorszy okres, przynajmniej moim zdaniem, na przelewanie roślin. Każdy myśli, że jak już ruszyły, to trzeba dużo wody. No niekoniecznie właśnie. W tym okresie też lubią wygniwać. Roślina potrzebuje dużo wody wraz z produkcją wielu liści. Jeśli tych liści ma dużo, to wtedy można ją podlewać solidnie. Jeśli ma dopiero wykiełkowała, bądź ma tam symboliczne jakieś listki, no to właśnie nie potrzebuje jeszcze zbyt dużo wody. Dobrze, wracamy do kan. Zobaczcie. To są Stuttgarty i Canna Indica purpurea. One w tej chwili mają jakieś, no z donicami powiedzmy, jakieś 1,40 m. Rosną bardzo ładnie. To są dwie największe kanny. Niekoniecznie były najwcześniej sadzone, ale wzrostowo są w tej chwili największe. I tutaj to niższe pięterko. Też będę musiał za chwileczkę już te kanny wyciągać spod stołu i zamieniać miejscami, te mniejsze wstawiać pod stół, bo te większe już dotykają górnej krawędzi. A zostało jeszcze 4 tygodnie do wysadzenia w grunt. Co prawda sprawdzałem pogodę, ma być już ciepło. Po świętach już nie ma, ma nie być mrozów, więc prawdopodobnie część roślin wystawię na zewnątrz, żeby sobie zachować tutaj możliwość jakiegokolwiek ruchu w ogrodzie zimowym. Wysadziłem już do donic eukomisy. Tutaj są eukomisy w tych donicach. I tutaj również, bo mam ich sporo. Na razie jeszcze nie kiełkują, ale to dopiero wysadzono kilka dni temu, więc no trzeba dać im chwileczkę, żeby się obudziły właściwie. Nie pokazywałem jeszcze w tym roku mojego dziwidełka. W tym roku na pewno będzie mniejsze. W tamtym roku, jak pamiętacie, miało ponad 1,70 m. W tym roku trochę chyba później się wybudziło. No ale generalnie, gdybym jego tutaj nie przyniósł do ogrodu zimowego, to pewnie jeszcze dłużej by się wybudzało. Ale już chcę, żeby przekwitło i później bulwę wsadzę w grunt. Już tutaj pięknie wychodzi. No nie będę tutaj przy nim grzebał. Niech samo się otworzy. W ubiegłym roku miało 1,70 m ponad. W tym roku no, takiego wzrostu nie osiągnie, bo w ubiegłym roku bulwa ważyła 3,5 kg po wykopaniu. W tym roku 2 kg. Ubiegły rok, ubiegły sezon jej zdecydowanie nie posłużył do wzrostu. No ale cóż, dalej jest piękna 2-kilogramowa bulwa, to jest i tak rewelacja. Miejmy nadzieję, że w tym roku przyrośnie więcej. Niecierpek papuzi kwitnie właściwie cały czas. Co zrzuci kilka kwiatuszków, puszczę następne. Bardzo fajna roślinka. Polecam ją wszystkim. Ale pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę, której dotychczas nie pokazywałem, tylko o niej chyba wspominałem. W ubiegłym tygodniu to jest Alstroemeria. Zwróćcie uwagę, że już ma zawiązane pąki kwiatowe. Kwiat inków. Przepiękna roślina, pięknie kwitnąca. Mam ją pierwszy sezon. Już ma pąki kwiatowe. No miejmy nadzieję, że rozwinie te pąki jeszcze przed wysadzeniem w grunt, bo na to wszystko wskazuje. Bardzo ładnie ruszyły tarcze perskie. Tutaj przepraszam Was za ten ścisk, ale niestety rośliny są bardzo ciasno poustawiane. Tu jest jedna, tam z tyłu jest druga. Muszę ją podlać, one strasznie piją straszne ilości wody. Właściwie podlewam ją 2 razy w tygodniu, a co prawda stoi tutaj na półce i ma dużo światła w tym miejscu, więc i tej wody zużywa odpowiedniej ilości, ale podlewam ją 2 razy w tygodniu i ona ma ciągle sucho.
A jak wystarczy ją troszeczkę nie podlać, to zobaczcie, o, to tak się będą zwieszały listki. O, już widać, że ona chce wody, chce pić. Dobrze, moi drodzy, miało być króciutko i o kannach, więc jeszcze raz rzut oka na kannę już nie pokazuje, która jak przyrasta po prostu w jednej grupie stoją wszystkie. Jak widzicie, zostało nam 4 tygodnie, czyli można założyć, że będę sadził takie 5-6-listne rośliny do gruntu, prawie dorosłe już do kwitnienia. No i dobrze, bo jeśli tylko okaże się, że maj będzie ciepły, to w czerwcu już właściwie na początku, w połowie będą zakwity wielu gatunków. I o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi nam o to, po to wybudzamy wcześniej, po to pędzimy, podpędzamy, żeby rośliny wcześniej zaczynały kwitnąć i kwitły właściwie już od czerwca, właściwie do października. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.